Co się robi w laboratorium chemicznym? Laboratorium chemiczne to jest takie miejsce, gdzie się robi specjalne substancje chemiczne, bada się różne środki. Robi się różne antidotium. Tam są takie jedzenie. Tam są chemie i eksperymenty. Jak i dlaczego badać powietrze i wodę? Trzeba tylko mieć butelkę i trzeba złapać powietrze w butelce i trzeba zakręcić potem. Można dać pod mikroskop i można zobaczyć, czy jest dobra, czy zła. Trzeba to zbadać, żeby nie mieć żadnej wysypki, żeby nie zachorować, żeby jeszcze nie wdychać powietrza, co jest zanieczyszczone. Po co się bada jakość? Bo można pojechać do szpitala i można mieć bardzo zakaźną chorobę. A powiedzcie mi, co się robi, jak ma się 20 lat? Chodzi się samemu do pracy, trzeba się opiekować dziećmi, trzeba wychodzić z psem, jak się ma psa, i jeszcze trzeba dbać o swój dom. Się opiekują dzieci. Jak się skończy pracę, to można położyć się na kanapie i odpocząć. Wyobrażenie sobie, jak będzie wyglądało nasze życie za 20 lat, nie jest łatwe. Każdy z nas ma swoje cele i marzenia, ale czy przyszłość będzie taka, jaką sobie wymarzyliśmy? Firma CBJ również była takim dzieckiem, które szło w nieznane, za to z ambicją i wiarą w sukces. Nad tym, co osiągnęliśmy i co jeszcze osiągniemy, pracował i pracuje wysoko wykwalifikowany zespół. 20 lat. Dwie dekady. Sporo czasu. Wiele wspomnień. Duże doświadczenie. Mnóstwo ludzi. Prestiżowe nagrody. Przez 20 lat w firmie CBJ wiele się zmieniło. Zbudowaliśmy silną markę. Zaczynaliśmy z 200-osobową załogą. Dziś zatrudniamy blisko 500 osób. W czterech miastach Zagłębia Miedziowego. Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Profesjonalnie i rzetelnie wykonujemy badania. Wdrażamy nowe usługi badawcze na potrzeby klientów. Wykonujemy badania przemysłowe, badania środowiska naturalnego, środowiska pracy i żywności. Pomiary, analizy oraz zabezpieczenie potrzeb głównego ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź SA. To główne prace, jakimi od lat zajmujemy się w Centrum Badań Jakości. Na przestrzeni lat wdrożyliśmy oraz udoskonaliliśmy wiele metod badawczych. Choć po 20 latach osiągnęliśmy wiele, wciąż chcemy się rozwijać i poszerzać zakres naszego działania. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości procesów biznesowych naszych klientów. Pierwszego października 1996 roku to jest dzień, kiedy powstaje Centrum Badań Jakości. W tym dniu spółka zatrudnia 211 pracowników. Są to osoby przejęte z oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź SA, zakładów górniczych Lubin, Polkowice, Sieroszowice oraz Rudna. W dniu 1 kwietnia 1997 roku do pracowników CBJ-u dołączają również pracownicy laboratoriów Huty Miedzi Głogów oraz Huty Miedzi Legnica. Kolejna data ważna dla spółki to 1 stycznia 1999 roku. W tym dniu przejmujemy pracowników Wydziału Metali Szlachetnych Huty Miedzi Głogów. W 2011 roku spółka przejmuje pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy. Od początku istnienia firmy dużą uwagę zwracano na jakość informacji zarządczej. W 2006 roku powstał dział kontrolingu, a w kolejnych latach wdrożono nowoczesne informatyczne systemy wspierające zarządzanie. Wybudowano i wyposażono laboratorium ze zautomatyzowaną linią do przygotowania prób, zakupiono mikroskop elektronowy. Dzięki zaangażowaniu zarządów i kadry spółki jej sytuacja finansowa jest korzystna. 17 lat temu uzyskaliśmy po raz pierwszy certyfikat systemu zarządzania jakością. 3 lata później udało nam się uzyskać już akredytację na wybrane metody badawcze.
Początkowo było to tylko 14 metod, a obecnie posiadamy już 5000 metod akredytowanych w różnych obszarach badawczych, zarówno przemysłowych, jak i badania nieprzemysłowe, ale także i żywność, o czym nie wiedzą wszyscy nasi klienci. Do naszych głównych zadań należy kontrola jakości surowców, półproduktów i wyrobów wytwarzanych przez KGHM Polska Miedź S.A. Najważniejszym surowcem, który jest przedmiotem naszych badań, są koncentraty miedzi pochodzące z naszego zagłębia oraz importowane z różnych części świata. Dzięki naszym badaniom możliwe jest dokonywanie rozliczeń finansowych między odbiorcami i dostawcami tych materiałów oraz dobór optymalnych parametrów produkcyjnych. Jeśli chodzi o wyroby, na przykład miedź katodową, srebro w postaci granulatu i gąsek, nasze badania opieramy na wymaganiach giełdy londyńskiej oraz organizacji zrzeszających producentów metali, na przykład London Bullion Market Association. Dzięki tak wykonywanym badaniom KGHM Polska Miedź S.A. może sprzedawać swoje produkty na całym świecie. Chcemy być spółką, która zapewnia kompleksową obsługę, wysoką jakość i bezpieczeństwo procesów biznesowych grupy KGHM Polska Miedź S.A. Zamierzamy być wiodącym dostawcą usług badawczych i eksperckich, uczestnikiem rynku globalnego. Chcemy być spółką, która daje satysfakcję i zadowolenie z pracy swoim pracownikom. Działamy w przemyśle, hutach i kopalniach, rano, w dzień i w nocy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Dbamy o jakość produktów, które na co dzień służą wszystkim. Od surówki, które jedzą nasze dzieci w przedszkolu, po pomiary hałasu i oświetlenia w zakładach pracy. Nasze działania, choć są niewidoczne, w olbrzymim stopniu wpływają na jakość życia nas wszystkich. Dajemy poczucie pewności, bezpieczeństwo i jakość. Od 20 lat.